Młodzież Wszechpolska. Panie pośle, panie redaktorze, co do tej wypowiedzi ojca Rydzyka, to ja sugerowałbym zapoznanie się z całym kontekstem wypowiedzi. Ja nie czytałem, powiem szczerze, nie śledziłem. Tego się właśnie spodziewałem, ale nie o tym chciałem rozmawiać. Ale prześledzę, jak będę wracał. Dziękuję bardzo. Panie pośle, ja przyznam szczerze, że pana nazwisko kojarzyło mi się raczej z pana młodszym bratem. Natomiast w momencie, kiedy dowiedziałem się, że był pan jednym z 10 najlepszych posłów według jednego z rankingów, pozwoliłem sobie prześledzić pana aktywność i między innymi ze strony Sejmu można dowiedzieć się, że jest pan członkiem wielu grup współpracy międzynarodowej, między innymi polsko-chińskiej, polsko-etiopskiej, polsko-kazachstańskiej, polsko-kubańskiej, polsko-pakistańskiej, polsko-peruwiańskiej, polsko-rosyjskiej, polsko-wenezuelskiej. Jest tego tak wiele, że aż nie wiem, o co zapytać, ale proszę może tę komisję polsko-etiopską. Kiedy odbyło się ostatnie spotkanie tej grupy współpracy polsko-etiopskiej, której pan jest wiceprzewodniczącym? Jakie były ustalenia spotkania? Jakie są, nazwijmy to, ogólne efekty działania tej grupy? Tak, tutaj pan mnie, jakby panu inną zapytał, to może miałbym problem. Akurat tutaj nie będę miał problemu. Przewodniczącym... Etiopska, Etiopia dlatego, bliska, że tak, bliska po pierwsze sercu. Spotkaliśmy się z ambasadorem Etiopii. Pan Kilian Munyama jest przewodniczącym tej grupy. Jest to poseł, który pochodzi z Afryki, dokładnie z Zambii. I przede wszystkim mamy rozmawiać o tym, o większym udziale Polski, polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki na rynku Etiopii, jak również Afryki, bo ambasador Etiopii jest zarówno też ambasadorem w Djibouti, w Somalii, czyli tak zwanym rogu afrykańskim. Może jakieś wizy nam zniosą? Mamy wizy w ogóle do Etiopii? Nie wiem, chyba nie. To pan powinien wiedzieć. Ta grupa akurat, bo mamy takiego przewodniczącego, coś działa, pozostałe, no to jest różnie z niektórych rzeczywiście. W chińskiej już nie jestem, jak pan tam mnie nie doczytał, ale kiedyś po prostu z niej wystąpiłem. Nie zdał pan egzaminu z języka? W kazachskiej też nie jestem. Wie pan, ja jestem młodym posłem, w związku z tym koledzy i koleżanki przychodzili, żebym zapisał się do tej grupy, będziemy działać na to i tak dalej. Więc się do wielu się pozapisywałem, które nie działają i rzeczywiście teraz wrócę i się nad tym zastanawiałem, że zweryfikować mój udział w niektórych grupach, bo później, tak jak pan mówi, no, ktoś to śledzi i znajdzie tych kilka grup i pyta. No akurat pan źle trafił, w etiopskiej coś się dzieje. Nowa prawica.